Wideo ukazuje sytuację, w której autor nagrania poprawnie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić grupę dzieci przechodzących przez pasy. Niestety, kierowca jadący lewym pasem nie zareagował na obecność dzieci na przejściu i się nie zatrzymał. W wyniku tego doszło do potrącenia grupy chłopców, co pokazuje brak należytej ostrożności ze strony kierowcy. Materiał przedstawia wykroczenie drogowe polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu. Na nagraniu widać dziewczynki czekające przed przejściem dla pieszych. Gdy weszły na pasy, nadjechał kierowca, który nie zwrócił uwagi na przechodzące osoby i przejechał przez przejście, nie zatrzymując się. Dziewczynki były o włos od potrącenia przez samochód. W tej sytuacji jednak widzimy również pewne zaniedbanie ze strony pieszych. Dzieci powinny były zejść z rowerów i przeprowadzić je przez pasy. Film ukazuje kobiety próbującą przejść na drugą stronę ulicy po pasach. Pomimo, że znajdowała się na pasach, dwóch kierowców nie ustąpiło jej pierwszeństwa, ignorując przepisy. Takie zachowanie stwarza realne zagrożenie dla pieszych i jest przykładem braku odpowiedzialności ze strony kierowców. W tej sytuacji widoczny na nagraniu mężczyzna chciał spokojnie przejść przez pasy. Kilku kierowców prawidłowo się zatrzymało, aby umożliwić mu przejście. Niestety jeden z kierowców, pomimo że mężczyzna znajdował się już w połowie przejścia, postanowił przejechać bez zatrzymania, co stworzyło ryzyko wypadku i naraziło pieszego na niebezpieczeństwo. Nagranie ukazuje niebezpieczną sytuację, w której chłopiec przechodzący przez pasy omal nie został potrącony przez nieostrożnego kierowcę. Kierowca zdołał wyhamować dopiero za przejściem dla pieszych, co pokazuje, jak ważne jest zwracanie uwagi na przejścia oraz dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze. Na nagraniu widać mężczyznę, który podczas przechodzenia przez pasy został potrącony przez nieostrożnego kierowcę. Mężczyzna zatrzymał się na pasach, obawiając się, że ciężarówka za nim nie wyhamuje na czas. W tym momencie kobieta kierująca nadjeżdżającym pojazdem nie zmniejszyła prędkości i potrąciła mężczyznę, nie wykazując należytej ostrożności na przejściu. Materiał pokazuje pieszych prawidłowo przechodzących przez pasy na zielonym świetle. Jednak po zmianie świateł na czerwone, jeden z mężczyzn postanowił przebiec przez przejście, nie zważając na sygnalizację. Niestety został potrącony przez nadjeżdżającego kierowcę, który nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia, popełniając poważne naruszenie przepisów. W tej sytuacji lekkomyślny mężczyzna niemal został potrącony, gdyż wszedł na przejście pomimo czerwonego światła. Jego brak ostrożności na pasach mógł zakończyć się poważnym wypadkiem, co pokazuje, jak ważne jest respektowanie sygnalizacji świetlnej. Nagranie ukazuje grupę osób spokojnie przechodzących przez pasy. Mimo że byli dobrze widoczni i praktycznie kończyli przechodzenie, jeden z kierowców nie zatrzymał się przed przejściem i ich potrącił. Choć główną winę ponosi kierowca, można zauważyć, że piesi również powinni być bardziej czujni i zareagować na nadjeżdżający pojazd. Nagranie ukazuje niebezpieczną sytuację, w której pieszy przechodzący przez pasy zostaje potrącony przez nieostrożnego kierowcę. Choć winę ewidentnie ponosi kierowca, warto pamiętać, że piesi również powinni zachować szczególną ostrożność. Prawo pierwszeństwa na pasach teoretycznie zapewnia bezpieczeństwo, ale w praktyce warto uważać, aby uniknąć wypadków. Materiał przedstawia dramatyczny moment, w którym dwójka dzieci spokojnie przechodzących przez przejście dla pieszych zostaje potrącona przez kierowcę, który nie zatrzymał się przed pasami. Co gorsza, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, nawet nie próbując sprawdzić, czy dzieci są bezpieczne. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne oraz niebezpieczne. Na filmie widać sytuację, w której kierowca otrzymał mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Pieszy chwilę czekał przed pasami, co mogło zmylić kierowcę. Masz ochotę na kolejną dawkę emocji? Kliknij przycisk subskrybuj i bądź na bieżąco z naszymi nowościami. Na nagraniu widzimy, jak kierowca jadący przed autorem filmu nie zatrzymał się przed przejściem, mimo że znajdowała się na nim kobieta. Został za to ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz otrzymał 15 punktów karnych. To przykład surowej kary mającej na celu zapobieganie podobnym wykroczeniom. Wideo ukazuje kobietę spokojnie przechodzącą przez przejście dla pieszych. Nagle bezmyślny kierowca ją potrąca, wykazując się rażącym brakiem odpowiedzialności. Tego typu zachowania stawiają pytanie o kompetencje niektórych kierowców, gdyż takie błędy na drodze są niedopuszczalne. Nagranie pokazuje pieszą, która niemal zakończyła przechodzenie przez pasy, gdy nagle zostaje potrącona przez kierowcę. Kierowca nie tylko nie zatrzymał się przed przejściem, ale także nie zwolnił, co zwiększyło ryzyko wypadku i naraziło pieszą na poważne obrażenia. Na filmie widać, jak nieostrożny kierowca potrąca pieszą w momencie, gdy przechodzi przez pasy. Tego typu sytuacje przypominają o konieczności zachowania ostrożności i pełnej koncentracji na drodze, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych. Nagranie przedstawia sytuację, w której kierowca czarnego pojazdu omal nie potrącił dwójki dzieci chcących przejść przez pasy. Dzieci zatrzymały się, rozejrzały i weszły na przejście, jednak kierowca, pomimo że były dobrze widoczne, nie zatrzymał się i niemal je potrącił. Na szczęście dzieci zareagowały wystarczająco szybko, unikając wypadku.
Na nagraniu widać kierowcę czarnego pojazdu, który mimo że przez pasy przechodziła duża grupa osób, nie zatrzymał się i przejechał dalej. Chwilę później został zatrzymany przez policję, a jego lekkomyślne zachowanie prawdopodobnie zostało surowo ukarane. Wideo pokazuje chłopca, który przejeżdżał przez przejście dla pieszych na hulajnodze, co samo w sobie jest ryzykowne, gdyż przejście wymaga zejścia z pojazdu. Nagle z dużą prędkością nadjechał kierowca, który nie zwolnił przed pasami i omal nie potrącił chłopaka. Sytuacja ta ukazuje niebezpieczeństwa związane zarówno z brakiem ostrożności pieszych, jak i lekkomyślnością kierowców. Film przedstawia dramatyczny moment, w którym dwie dziewczynki zostają potrącone przez samochód po wtargnięciu na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Dziewczynki wbiegły na jezdnię, a ich niewielki wzrost w połączeniu z zasłaniającym pojazdem po boku mógł sprawić, że kierowca nie dostrzegł ich na czas. To nieprzyjemna sytuacja, która przypomina o tym, jak ważne jest respektowanie sygnalizacji świetlnej, zwłaszcza przez najmłodszych uczestników ruchu, by zapobiec takim tragicznym zdarzeniom. Na nagraniu widzimy mężczyznę, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych i postanowił przejść w momencie, gdy wydawało się to bezpieczne. Niestety, kierowca ciężarówki nie zdążył wyhamować, zmuszając pieszego do gwałtownego zejścia z pasów, aby uniknąć potrącenia. Nagranie ukazuje pieszych, którzy zatrzymali się przed przejściem, aby upewnić się, że mogą bezpiecznie przejść. Niestety, mimo że sytuacja wydawała się bezpieczna, jeden z kierowców nie zatrzymał się i potrącił chłopca, który znajdował się już na pasach. Wydarzenie to przypomina o konieczności pełnej uwagi i ostrożności po stronie kierowców. Film przedstawia niepokojącą sytuację, w której starsza kobieta przechodząca spokojnie przez przejście zostaje potrącona przez nieostrożnego kierowcę. Seniorka znajdowała się już w połowie przejścia, gdy bezmyślny prowadzący w nią uderzył, nie wykazując wystarczającej uwagi. Kamera samochodowa zarejestrowała wykroczenie, podczas którego kierowca nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu na przejściu. Nagranie to jest przypomnieniem o znaczeniu przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Nagranie pokazuje niebezpieczny moment, gdy kierowca nie zdążył wyhamować przed przejściem i potrącił przechodzącą osobę. Brak odpowiedniej ostrożności w pobliżu pasów często prowadzi do tragicznych konsekwencji, dlatego ważne jest, by kierowcy zawsze byli przygotowani do zatrzymania się, zwłaszcza w obszarach, gdzie piesi mogą się pojawić nagle. Na tym nagraniu widzimy sytuację, w której lekkomyślny kierowca omal nie potrącił kobiety przechodzącej przez pasy w porze nocnej. Brak ostrożności i niedostateczna widoczność sprawiły, że kierowca nie zauważył pieszej na czas, co prawie doprowadziło do tragedii. Na nagraniu widzimy, jak kierowca jadący przed autem rejestrującym zdarzenie nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, mimo że kobieta znajdowała się na pasach. Co więcej, jechał z niską prędkością, co pozwoliłoby mu bez trudu zatrzymać pojazd. Nagranie ukazuje nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy BMW, który nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, pomimo że na pasach znajdowały się już osoby przechodzące na drugą stronę ulicy. Kierowca zlekceważył obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym, stwarzając tym samym realne zagrożenie. Na filmie widzimy niebezpieczną sytuację, w której kierowca, ignorując przepisy, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się już na przejściu. Jego nieostrożne zachowanie narażało osobę przechodzącą przez pasy na ryzyko potrącenia.